Polsce to jednak chodzą białe niedźwiedzie po ulicach. Ja jestem Gajos, a wy oglądacie najbardziej podróżniczy kanał gitarowy we wszechświecie. Ponieważ zobaczcie, możecie sobie obejrzeć zabytkowy dystrybutor paliwa, który działał w latach 1950 i 64. Z takiego czegoś kiedyś tankowano bryki. A wy oglądacie Gita TV, więc zapraszam was na kolejny odcinek prosto z Działdowa. Gita TV. W tym odcinku przetestujemy sobie efekt firmy Boss, model Chorus Ensemble CE5. Jest to stereofoniczny chorus przystosowany także do współpracy z instrumentami klawiszowymi. Obudowa, typowa jak dla efektów Bossa, zawiera charakterystyczną, dobrze znaną klapkę, pod którą umiejscowiona jest bateria. Naciśnięcie nogą czy ręką tejże klapki powoduje również włączenie diody sygnalizującej działanie bądź nie efektu. Poza tym mamy jedno gniazdo wejściowe, dwa wyjściowe, w zależności od tego, czy chcemy używać w opcji stereo czy mono. Zazwyczaj gitarzy ci grają w mono, oraz gniazdo do zasilacza. Dodam ciekawostkę, że są gitarzyści, którzy oceniają jakość tego efektu na podstawie koloru kartki umiejscowionej w dolnej części tego efektu. W tym przypadku mamy akurat szarą, więc ocenę zostawiamy fachowcom od kolorów, a my posłuchamy sobie, jak to brzmi na podstawie jednego motywu, jaki będzie grany na tym efekcie. Natomiast w trakcie grania będziemy sobie kręcić gałeczkami, a wy posłuchacie i zobaczycie, jak to się odzywa przy danym ustawieniu gałek i jak te gałki nawzajem na siebie wpływają. Zatem posłuchajmy, jak to brzmi. No dobra, pograli, posłuchali, to już wiemy, z czym to się je. Dodam jeszcze tylko, że efekt jest produkowany od roku 1991, więc zdążył sobie zasłużyć na miano jednego z najpopularniejszych i kultowych w swojej kategorii. Więc jeśli ktoś rozważa zakup chorusa, to może niech zacznie właśnie od takiej klasyki. Wiecie co, nie miałem za bardzo koncepcji, co dać w tym odcinku na gitarowe kwiatuszki. Na szczęście podczas porannych obrządków z odsieczą przyszła nasza lokalna prasa muzyczno-gitarowa. No, rozumiem, że niektórzy podczas porannych czynności czytają bardziej świerszczyki. No, ja wolę się nieco zaskoczyć. I tym razem, słuchajcie, po premierze efektu, który miał symulować niedziałający kabel, trafiłem dziś na coś, co symuluje pierdzące głośniki. I czytamy w opisie, w teście.
Speaker Breakup, patrząc na zagadnienie z naukowego punktu widzenia, to specyficzny przester pochodzący nie ze wzmacniacza, a z głośnika. Powstaje on jako wypadkowa mocy wzmacniacza, mocy głośnika i wychylenia cewki ze szczeliny magnesu. Innymi słowy, podając większą moc do głośnika niż jest on w stanie przetworzyć w normalny sposób, membrana wychyla się nadmiernie razem z cewką, która wysuwając się ze szczeliny zbyt daleko, traci pole magnetyczne, przez co ścina końcówki amplitudy sygnału. Proste? Proste? Czego nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? Wiecie co? I za ten efekt symulujący pierdzenie głośników należy zapłacić jedyne 1007 zł. Za te pieniądze kupimy 3-4 porządne głośniki. Wybór należy do Was. A ja czekam na... Może już powstało, nie wiem, jak coś, to donieście mi uprzejmie. A ja czekam na jakiś efekt symulujący, na przykład zużyte lampy, brzęczenie osprzętu czy coś. Myślę, że kreatywność ludzka nie zna granic, tak jak moja dzisiejsza poranna. Dlatego dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, bawiliście się dobrze. A ja pozdrawiam w ten niedzielny poranek. Subskrybujcie, lajkujcie, oczywiście komentujcie gdzieś tam na dole. A ja tym razem nie wrzucę tego pisma do wiadome miejsce, ponieważ kto wie, co to znaczy, ten się w cyrku nie śmieje. Ile można sobie zapychać tym, że... Cześć, pozdrawiam. Dobra, ja trafiam tą piłką, tą gitarą w piłkę, a ty subskrybujesz mój kanał. Proste? Czego nie rozumiesz? Gita TV.